Czy chciałbyś, by Kinga wybrała cię na kolejnej ceremonii miłości? Nie, nie. Tu już naprawdę byłem na deskach, a leżącego się nie kopię, więc no tutaj już nawet nie wiedziałem, jak mam odpowiadać. Naprawdę nie odniosę się do tego, no tutaj moja mina wiele świadczy, naprawdę. Mam straszny chaos w głowie i totalnie nie wiem, czym Marcin się kieruje. Po cichu bałem się takiego scenariusza i nie mam nic do dodania. Ani do skomentowania. Ale ty walczysz ze sobą. Jego reakcje też są krzywdzące dla Kingi, bo on wręcz to wyśmiewa, więc no to jest niekomfortowa sytuacja, myślę, bardzo. Nie ma co ukrywać, że Marcin tutaj przyszedł po zakochanie się i po miłość i jego uczucia wobec Kingi były szczere. No i na pewno chciał, żeby wyszło mu i żeby czuć tutaj tą miłość, więc myślę, że to może być też tym warunkowane. Nie jestem stroną w tej dyskusji, ale odnoszę wrażenie, że odpowiedzią na wszystkie kolory, które wyświetlają się za Marcinem, są dwa słowa. Piękne i ważne dla nas facetów słowa. Męska ambicja. Kingo żyjemy w dobrych relacjach, ja z nią rozmawiam i nawet dzisiaj powiedziałem, że gdzieś tam, jak bylibyśmy w pobliżu, zawsze na kawę możemy pojechać, bo jest dobrą dziewczyną, no ale między nami coś tam gdzieś poróżniło, umarło i mówię, no jestem w szoku.